Tuż po I wojnie światowej, kiedy chłopiec znalazł się na Litwie, która odzyskała wtedy niepodległość w tym samym roku co Polska, w 1918 roku, ale równocześnie odłączony od rodziców, którzy zostali w Wilnie, przyłączonym z kolei do Polski. Więc życie w tym majątku dziadków ze strony matki, w majątku Szetejnie nad rzeką Niewiarzą, powieściową i filmową Issą, jest życiem w obcym świecie. Jest życiem Polaków na Litwie. Ten motyw idyllicznego życia chłopca w świecie przyrody staje się więc coraz bardziej motywem zapowiadającym zagrożenie. I cała konstrukcja filmu przypomina o konsekwencji tego losu życia na pograniczu, i to na tak gorącym pograniczu kultur. Jest zapowiedzią losu wygnańca, który będzie musiał opuścić swoją małą ojczyznę albo dużą ojczyznę. I tak samo jak Konwicki, autor filmu, który kilkanaście lat po Miłoszu chodził do tego samego, co on, gimnazjum Zygmunta Augusta w Wilnie. Film opowiada rozmaite, przedstawia rozmaite warianty losu wygnańców. Miłosz z różnych względów strategicznych nie przyznawał się zbyt chętnie do ściśle autobiograficznego charakteru tej książki, napisanej w połowie lat 50. we Francji, odtwarzającej koleje dzieciństwa. Konwickiemu jednak zależało na podkreśleniu autobiograficznego charakteru książki, dlatego że realizacja filmu była świadomie przez reżysera dokonanym takim aktem ekspiacji całego środowiska literackiego, które trochę wcześniej wobec Miłosza zawiniło. Powstawały w literaturze polskiej poemat dla zdrajcy, nim będzie zapomniany, jego wiersze nie były obecne w lekturach szkolnych, w ogóle nie mogły być drukowane. I nagle przyznanie Nagrody Nobla zbiegło się z tym momentem w kulturze, kiedy można było zacząć o tym mówić. Dolina Issy chce powiedzieć jakby wszystko naraz. Opowiedzieć biografię Miłosza, przedstawić adaptację jego najpiękniejszej książki prozatorskiej, a także przypomnieć jego wiersze.